wchodząc do ringu, ja miałem swoje założenia i powiedziałem sobie tak, jeżeli będę świeży, będę błyszczał, to mogę w ringu pozostać. Tak nie było, więc trzeba pomału się usuwać i zająć się rodziną czym innym, tak? No, sport jest sportem, on się zaczyna, kiedy się kończy. Nie chciałbym, żeby się w ringu stała jakaś mi krzywda, ma się mam dla kogo żyć, więc pomalutku trzeba uchodzić ze sportu. Myślę, że w sporcie zrobiłem wiele dla polskiego boksu. Nie mam się czego wstydzić, no ale mówię, no jest początek, jest koniec. A to jest taka pewna już decyzja, bo po przegranej z Głoskowym też rozważałeś zakończenie kariery, potem zmieniłeś zdanie? Tak, ja myślę, że no, jeżeli przegrywasz, no, to nie ma w ringu prawa bytu. No, jeżeli masz walczyć, to walczyć z najlepszymi. A jeżeli przegrałem dzisiaj, no to więc pomału odchodzę. Czym zaskoczył cię Szpilka? To była szybkość, odwrotna nie, pozycja? Nic mnie nie zaskoczył mnie, bo ja wiem, co ja mam robić. Jeżeli mówię, nie mam swoich atutów, którymi wygrywałem całą karierę, no to znaczy, że przychodzi koniec. Było dużo takich komentarzy, że zlekceważyłeś Szpilkę. Te przygotowania były takie na 100%? Każda gada głupoty. Ja nigdy nie lekceważyłem nikogo, bo jestem normalny. Zawsze trenowałem bardzo ciężko i każdego respektowałem, jaki by nie był. Także zrobiliśmy swoje, wykonanie było, jakie było widać i to wszystko. No tak, ale końcówka weryfikuje ring. No i wszedłem do ringu, nie byłem ten, co powinien być, więc możesz być na sparingach, na treningu, czuć się super, tak było. Ale weryfikuję ring. Dzisiaj była weryfikacja, więc nie sprawdziłem się w 100% i to wszystko. Trening jest treningiem. No, mówię, wszystko było w porządku, więc trening z trenerem był dobry, 9 tygodni ciężkiej pracy, no ale mówię, no ring pokazał, że po prostu no, coś tam brakowało, więc jeżeli jesteś na tyle mądry, no to powinieneś wiedzieć, że trzeba pewnego dnia odejść. Pierwsze 3 rundy, czy 4 nawet, Tomek, to wyglądało naprawdę źle. Tam gdzieś ta walka chyba się ustawiła w tych pierwszych minutach. Z czego to wynikało, że nie mogłeś sobie poradzić, ustawić Szpilki? Wiesz, trudno od razu na gorąco coś mówić, tak? No, Artur gonił, wiesz, i nie chciał podjąć wojny, więc próbowałem go szachować. Gonił, gdzieś tam uderzał pojedyncze ciosy. Ja każdemu życzę, Polakowi, rodakowi samych sukcesów, bo nigdy nie byłem zazdrosny ani cokolwiek. No życzę, by zdobyli pasy. No na pewno jest to ciężka robota przed każdym i osiągnąłem sukces tylko dzięki ciężkiej pracy, więc tego życzę tak samo młodemu. A powiedz, warto było wychodzić do ringu, Tomek, mając w perspektywie to, co się stało? Tak jak sobie teraz analizujesz? To jest moja praca. Ja wchodzę do ringu zarabiać pieniądze, że to jest... Ja tego nie robię za darmo, tak? Także wiesz, po co wchodzisz do ringu i to wszystko. No, przegrałem, trzeba umieć przegrać i tyle. Była walka gdzieś podobno z Powietkinem na horyzoncie. Powiedz, może to gdzieś ci w głowie już się działo? Nigdy takie rzeczy nie słyszałem, co mówisz, więc myślałem zawsze o tej walce i mówię, dzisiaj był dzień, gdzie trzeba było po prostu wygrać i tyle. Przegrałem, no to więc trzeba się usuwać. Najbardziej bolesna porażka? Nie, bo przecież jestem sportowcem od 12 roku życia, no i też przegrywałem kilka walk, no ale mówię, no jest, lata lecą, no starzejemy się. Nie oszukujmy się, nie da się być w ringu i stoczyć wojen, nie wiem ile ja stoczyłem i dalej błyszczeć, no niestety, no taki jest, taka kolej rzeczy. Przed twoim pojedynkiem teraz ze Szpilką, Saleta już gdzieś tam jakieś... Do ciebie, powiedzmy... Pozdrawiam go serdecznie, niech robi, co ma robić, ja mówię od razu. Czyli Polsat Boxing Night kolejny nie? Nie ma możliwości. Tomek, mówiłeś, że liczyłeś na taką wojnę ze Szpilką. Liczyłeś właśnie, że Szpilka wyjdzie się bić z tobą? Zawsze możesz myśleć, tak, ale zawodnik się, do ciebie ustawia, jeżeli nie chce podjąć wojny, więc trzeba robić to, co trzeba robić, tak? Mieli tą taktykę, gonił, więc może nie było tyle ciosów. Kibice nie są zadowoleni do końca pewnie, na pewno. Bo kibice chcą zobaczyć wojny ringowe, no ale było jak było, tego nie zmienimy. Był jakiś taki moment w walce, kiedy czułeś, że to ci się wymyka spod kontroli, że... Nie, tego nie czułem, no bo nie było ciosów. No, jeżeli jesteś trafiony, jest knockdown, czy no, jesteś po prostu
czujesz, że jesteś zamroczony, wtedy no wiesz, może ci to wymykać, ale jeżeli no w tej walce no, nie było za wiele ciosów, więc to dużo mówić. A tam miałem takie wrażenie, że gdzieś tam zostawały ci nogi momentalnie. Z czego to wynikało, Tomek? Czy... nie wiem, no, dlatego ci mówię, no nie byłem 100%, więc mówię. Jest początek, jest koniec, więc mam dla kogo żyć. Ale jakiś błąd w przygotowaniach, tak na gorąco? Błędu nie było, bo byłem zdrowy, więc ja tu nie będę szukał wymówek, więc no trzeba mieć przegrać i po prostu tyle. A czemu nie zaryzykowałeś, nie wiem, rzucić się na szpilkę może, no bo już było wiadomo, no, w tych końcowych. Rzucasz się, no możesz na ulicę na kogoś, ale nie w ringu, no przecież musisz myśleć, co robisz, no. Odkryjesz się, możesz stać jeden cios i możesz, wiesz, zakończyć wielkie przeczasy. Był w tej walce jakiś taki moment, kiedy poczułeś cios szpilki albo w drugą stronę, kiedy poczułeś, że go trafiłeś? Tak, to bodajże piąta runda była chyba, co kilka ciosów prawie weszło i tam, ale był gong, więc była przerwa, doszedł do siebie i to wszystko. No właśnie a propos tych ciosów, Tomek, tutaj wiele osób reagowało i zastanawiało się, dlaczego Tomek nie idzie za ciosem, bo kilka razy miałeś i pod linami, i w narożniku szpilkę i się wydawało, że aż brakowało jeszcze, żeby dołożyć. Dlatego powiedziałem na konferencji, jeżeli będę tym, co powinien być, to wygram bez problemu. Nie wygrałem, bo nie byłem tym, co powinien być. To wszystko. Ostatnie dwie rundy, czy dostałeś instrukcję z narożnika, że musisz te dwie rundy wygrać, bo przegrywasz? Tak, gdzie mi roczył o 7 rundy i mówi, chcesz wygrać, musisz wszystkie rundy wygrać, więc robiłem, co mogłem. No ale było jak było. Znaczy ja tak naprawdę nie byłem zmęczony, bo jeżeli chodzi o kondycję, to miałem pewnie na 15 rund. No ale mówię, moja tutaj to są, jest to szybkość, więc jeżeli taki nie jestem w ringu, to znaczy, że... Proszę? Jeżeli mówię, czujesz zawodnika, to możesz wygrać i w 7 i 8 rundzie. Jeżeli nie jesteś 100%, to znaczy, że nie jest ci dane wygrać. A psychicznie to jest taka bardzo mocna porażka, gorzej się czujesz niż przed poprzednimi tymi wpadkami, nie, czy kompletnie? Zawsze ten sam, taki pozostany. Mówisz, że to koniec. Jaki jest ten plan B na dalsze życie? Zostajesz w boksie jako trener? Czym będzie chciał się zająć? Nie, no gdzie trener? Nie ma. To jest długi okres i system. To nie jest tak, kogoś wychować, to trzeba 10 lat spędzić w tym sporcie, 15, może i 20, może jeszcze nikogo nie wychować. To nie jest takie proste. To nie jest jak znaleźć grzyby po deszczu. A na emeryturze wracasz do Polski, czy nadal Stany? Dzisiaj żyję w Stanach i myślę, że tam pozostanę. A jakaś polityka? Z Igiem Rozalskim mówi tak, jak chcesz zarobić w boksie zawodowym, to musisz mieć 2 miliony, 1 milion idzie na straty. Czyli za 1 milion. To jest ciężki biznes. Panie Tomku, jeśli faktycznie pan, tak jak mówi, kończy karierę, to nie będzie pana męczyć te 49 wygranych, że będzie brakowało tej jednej do jubileuszu? Może myśleć swoje, tak? Może ktoś cię kusić finansowo, bo zawsze są te oferty. Przy zębę zdarłem w ringu, tak? Ale mówię, mam rodzinę, mam tylko żyć. Ale taki Tomek, smutny koniec się szykuje. Chyba tak sobie tej ostatniej walki nie wyobrażałeś. Słuchaj, nikt nie umarł w rodzinie, także jest smutny. Możesz być, to jest sport. Mówię, on uczy wygrywać i przegrywać. No, oczywiście każdy chce wygrać. No, dzisiaj nie było mi dane tego dokonać, więc no, trzeba umieć przegrać. No, przecież nie będę płakał. No, prawie mam 38 lat. No. Rozmawiałeś już z rodziną, z żoną po walce? Nie ma zasięgu. A do tego nie wiedziałem akurat. A kiedy wracasz, powiedz, do Stanów? Jutro wracam. Dziękujemy bardzo, Tomek. Pozdrawiam, dziękuję.